relacje między narodami. Tam pojawiła się petycja zorganizowana przez Luderman Family Foundation. Organizatorzy zachęcają, żeby podpisać się pod stwierdzeniem, że w imieniu, cytuję, 6 milionów Żydów, Stany Zjednoczone muszą zawiesić relacje z Polską. Koniec cytatu. Chodzi także o nagranie, które pojawiło się w internecie. Nagranie pod tytułem Pójdę do więzienia. Biorą w nim udział różni ludzie, w tym dzieci, jest także starsza osoba, mężczyzna w jarmułce. Z ust osób, które biorą udział w filmiku, padają takie sformułowania jak, cytuję, pójdę do więzienia za to, co teraz robię. Czy żadne polskie więzienie mnie nie przeraża? Po czym każda z postaci mówi polski holokaust. Później aktorzy mówią, po tym jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo, a ja pójdę do więzienia. Następnie jeszcze jedno stwierdzenie. Słuchajcie Polacy, to co stało się podczas holokaustu było wystarczające. Uchylcie to haniebne prawo teraz. Panie Jakubie, jakie stanowisko zająć wobec tego rodzaju filmików, tego rodzaju komunikatów? Przejmować się, dyskutować, zignorować? Dyskutować chyba nie za bardzo się da, dlatego że tutaj nie mamy, ten filmik pokazuje ewidentny brak woli dialogu. No tylko pytanie jest oczywiście o autorów tego filmu, dlatego że wiemy, że autorem tej kampanii, jaka tutaj została rozpoczęta, jest Fundacja Rudermanów. To jest fundacja działająca od 2005 roku w Bostonie. Jej szefem jest Jay Ruderman, człowiek, który chociaż wychował się w Stanach Zjednoczonych, służył w izraelskiej armii, czy też pracował w niej jako pracownik cywilny. I zajmuje się, no jeśli się wejdzie na stronę tej fundacji, to widzimy, że dużo uwagi poświęca ona sprawą sytuacji osób niepełnosprawnych. Bardzo często atakuje znane osoby za to, że wyraziły się w jakiś niezręczny sposób, czy też przypisuje się im takie intencje. Tak bardzo często różne fundacje stosują taką strategię przyczepienia się, kolokwialnie mówiąc, do kogoś znanego. Na przykład w tym wypadku bodajże do Eminema, za to, że wyraził się w jakiś tam niezręczny sposób. No i ta fundacja, która też zajmuje się promowaniem kontaktów między żydowską diasporą w Stanach Zjednoczonych a Izraelem, wypuściła teraz ten film. Sądząc po jego zasięgu, jak na razie, jeszcze bodajże godzinę temu obejrzało go niecałe 40 tysięcy ludzi i na pewno dużą część stanowili zirytowani Polacy, a nie sami Amerykanie. Muszę wejść w słowo, bo jeśli chodzi o zasięg, on zapewne się nie powiększy, bo ten film, jak się dowiedzieliśmy przed momentem, został wycofany z internetu, on jest już teraz niedostępny. Zdaje się, że minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz miał rację, stwierdzając, że do tego rodzaju inicjatyw nie powinno przywiązywać się większej wagi. No bardzo się cieszę, jeżeli się stało tak jak pan mówi, panie redaktorze. Wiemy, że ten film był krytykowany między innymi przez Polski Związek Gmin Żydowskich, więc... On zawierał ewidentne kłamstwa, to powiedzmy jeszcze. Ewidentne kłamstwa i to podane w sposób bardzo agresywny, bo... Agresywne kłamstwa, agresywny film został usunięty z internetu. To nam tego kabaretu. Rzeczący się w Polsce publiczne, to nam tego głupoty. Może coś antysemickiego i będzie to można wykorzystać. Nie za prowokacja bardzo, po prostu? Tak to można określić? Tak to miało wyglądać? Niewątpliwie tak. Nie za bardzo chcę mi się wierzyć w to, że ta fundacja, która wcześniej krytykowała Donalda Trumpa, liczyła na to, że swoimi działaniami może wpłynąć na jego politykę, chociaż oczywiście może wpłynąć na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, gdyby taka kampania odbyła się w Stanach Zjednoczonych, niż to się stało. Myśli pan, czy teraz powinno się podjąć działania, wyjaśnienie, kto rzeczywiście stoi za tym filmem i co chciał poprzez ten film osiągnąć? Tak, myślę, że polska strona powinna to rzeczywiście zrobić, dlatego że tak jak mówię, to działanie było niespecjalnie zgodne z tym, co deklaruje Fundacja Rudermanów jako swój cel działania. O ile jakby związki, to co ona ma w statucie, to tym się chwali, to jest promowanie związków między Żydami ze Stanów Zjednoczonych a Izraelczykami, różnego rodzaju wyjazdy, obozy i tak dalej, szkolenia dla dziennikarzy. Taka akcja jak ta, stricte polityczna i też
no, psująca stosunki międzynarodowe, a nie rozwijająca jakieś kontakty, to jest coś, czego właściwie po tego typu fundacji mającej w agendzie właśnie rozwijanie kontaktów międzynarodowych i pracę na rzecz niepełnosprawnych, no czegoś takiego po takiej fundacji można się było nie spodziewać. Ale najwyraźniej filmik dokonał internetowego żywota, ale tak czy inaczej warto byłoby się tej sprawie dokładniej przyjrzeć. Tutaj postawmy kropkę, przejdźmy do kolejnej części naszej rozmowy, a ona dotyczy polityki wewnętrznej, a konkretnie tego, co dzieje się po stronie opozycyjnej. Mianowicie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie wycofa swojej kandydatury w wyborach na prezydenta Gdańska. O swojej decyzji poinformował po spotkaniu z przewodniczącym klubu parlamentarnego PO Sławomirem Neumannem. Sytuacja dość ciekawa, bo PO nie miała najwyraźniej planów, żeby wystawić Pawła Adamowicza w wyborach. On sam najwyraźniej widzi to zupełnie inaczej. Co z tego wyniknie? No, myślę, że Paweł Adamowicz po części chce postawić platformę pod ścianą, to znaczy jeżeli sam już zadeklarował, że wystartuje, no to trochę inaczej wyglądają z jego punktu widzenia rozmowy z Platformą, niż gdyby był tylko rozważany jako potencjalny kandydat. No a on startować powiedziałbym, że musi, to znaczy biorąc pod uwagę sporo wątpliwości dotyczących jego oświadczeń majątkowych, kilkudziesięciu kont bankowych, mieszkań, których nie wpisał w oświadczeniach, jego ciągle wyjaśnianej roli w sprawie Amber Goldu. On sam wypiera się twardo związków jakichkolwiek z tą firmą, aczkolwiek no, ktoś identycznie nazywający się był klientem firmy Amber Gold. No i też Paweł Adamowicz był jedną z tych osób, które publicznie afiszowały się z poparciem dla jednej z firm Marcina P. Akurat nie o Amber Gold, tu chodzi tylko o samolot linii Jet Air. Więc z punktu widzenia wizerunkowego Paweł Adamowicz jest dla Platformy obciążeniem. On sam musi zadbać o to, żeby do dokumentów, które zostają w ratuszu, nie miał dostępu ktoś nowy. Im dłużej nie będzie tego dostępu miał, tym lepiej dla Paweła Adamowicza. No a poza wszystkim pamiętajmy, że jako prezydent rządzący miastem przez 20 lat, bo to będzie 20 lat w tym roku mija. Chce walczyć o szóstą kadencję. Tak jest. Jest nie najdłużej, ale jednym z najdłużej. Nie jest prezydentem rządzącym najdłużej miastem w Polsce, ale jest w ścisłej czołówce. No, ma siłą rzeczy zwolenników, osoby z nim powiązane, nawet jeżeli nie zgadzalibyśmy się z określeniem o Układzie Gdańskim, z czym akurat chyba trzeba by się zgodzić, no to choćby same firmy, którymi miasto zarządza, no to są ludzie, którzy są zainteresowani tym, żeby nie zmieniała się władza. To pytanie o motywację wydaje mi się pytaniem bardzo ciekawym, bo to może być z jednej strony, jak pan wskazuje, potrzeba, po prostu. To może być ego, miłość własna, nieposkromiona, ale to może być też szerszy plan polityczny, żeby podstawić nogę przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej. Bo dla Platformy Obywatelskiej ta kandydatura to jest spory kłopot. To prawda, to jest spory kłopot, ale też pytanie, czy tym, kto na tym kłopocie ucierpi, jest właśnie Grzegorz Schetyna. No on ewidentnie Adamowicza nie chciał, więc to jest problem dla niego. No ale z drugiej strony utrzymywanie sytuacji w Gdańsku może uderzyć też siłą rzeczy uderza w Platformę tą trójmiejską, a to są przecież rodzinne strony Donalda Tuska, który pochodzi z Sopotu. No z drugiej strony z tego punktu widzenia może właśnie lepiej dla tej trójmiejskiej Platformy, żeby Paweł Adamowicz cały czas był u władzy i żeby to on miał pod kontrolą sytuację, ale może też lepiej to wszystko jest trochę płynne. Może też lepiej byłoby dla Platformy pozbyć się tego problemu raz a porządnie. No bo tutaj pojawia się pytanie, czy wystawić kontrkandydata dla Pawła Adamowicza i samego Adamowicza nie popierać. Jeśli tak, to jednak Adamowicz mógłby uszczknąć sporą część tych głosów, które być może powędrowałyby do wspólnego kandydata Platformy i Nowoczesnej w Gdańsku. A tak jest kłopot i to nie jedyny, bo również problemy pojawiają się w stolicy. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz poinformował, że podjął decyzję o wystąpieniu z Platformy Obywatelskiej. Uzasadnił tę decyzję nieudolnością kierownictwa partii i tutaj jeszcze cytat: Platforma Grzegorza Schetyny nie jest moją partią, podkreśla Jacek Wojciechowicz. Kolejny tego rodzaju sygnał. Rzeczywiście, no mieliśmy już byłych polityków Platformy przechodzących nawet do Prawa i Sprawiedliwości.
czy do którejś, do któregoś z sojuszników PiSu. W tej sytuacji mamy po prostu odejście z Platformy. No i jest to niewątpliwie odsłona tego konfliktu, który ostatnio może trochę przycichł w Platformie, dlatego że więcej się mówi raczej o konflikcie między samą, konflikcie albo ugodzie między samą Platformą a Nowoczesną, ale ta cicha wojenka, jaka miała miejsce przez długi czas między zwolennikami Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny, nie została nigdy zakończona. Schetyna po objęciu władzy pozbył się z niektórych stanowisk ludzi Tuska, ale też ci ludzie Donalda Tuska, no to była choćby Hanna Gronkiewicz-Waltz, rządząca w Warszawie. Tutaj Grzegorz Schetyna niewiele mógł zrobić. Wprowadził swojego człowieka, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz miała kłopoty, ale tak naprawdę Warszawy on sam nie przejął, więc tutaj sytuacja jest trochę niejasna. No i to na pewno partii nie służy. Na pewno nie służy partii taka sytuacja, kiedy lider i były lider ciągle między sobą walczą. Panie Jakubie, jeszcze na zakończenie jedno pytanie, bo wybory samorządowe coraz bliżej, jesienią tego roku. Zapewne napięcie polityczne będzie rosło. Spodziewa się pan, że w ramach Platformy, w łonie Platformy może dojść do swego rodzaju przesilenia? Myślę, że powiedziałbym tak, Platforma w tej chwili nie walczy o więcej niż ma, tylko o utrzymanie swojego stanu posiadania. Czyli coraz mniej. Tak jest, no. Sukcesem będzie dla niej utrzymanie na przykład Warszawy, Gdańska. To są te miasta, gdzie może mieć kłopoty, aczkolwiek nie jest w żadnym z tych miast skazana na porażkę. Co się stanie w warszawskiej Platformie, to Bóg jeden raczy wiedzieć, dlatego że Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak już wiemy, nie będzie kandydatką. Tutaj sytuacja jest klarowna akurat. Kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, ale co by się stało, gdyby Trzaskowski rzeczywiście wygrał? Części ludzi musiałby się pozbyć, no ale przecież on sam daleko od Hanny Gronkiewicz-Waltz nigdy nie był. W Gdańsku z kolei bardzo trudna sytuacja byłaby dla samej Platformy, gdyby osobno wystartował Adamowicz, a osobno ktoś z Platformy. No bo to jest walka o podobny elektorat. Adamowicz ma siłę lokalną, Platforma ciągle ma siłę w skali kraju, więc tutaj wchodzą sobie w drogę jedni i drudzy weszliby sobie w drogę. Tak, gdzie dwóch się bije, to wiemy, kto korzysta. Tak jest. Chociaż gdyby doszło do drugiej tury, no to pewnie te głosy tego drugiego przeszłyby na silniejszego w tym układzie, więc sytuacja jest otwarta. Myślę, że w Gdańsku obok Warszawy sytuacja jest jedną z ciekawszych. Sytuacja otwarta i sytuacja bardzo, bardzo interesująca. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. Na Śląsku uczczono 40. rocznicę powstania w Katowicach Komitetu Wolnych Związków Zawodowych. To była pierwsza niezależna od władz PRL organizacja związkowa. Przy telefonie Arkadiusz Kajzański, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Dziś padły bardzo ważne słowa. Wypowiedział je prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, stwierdzając, że bez powstania tej struktury na Śląsku, czyli Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, nie byłoby potem Solidarności. Prezes Instytutu dodał jeszcze, że ten apel o otworzenie związków zawodowych w całym kraju, który wtedy płynął ze Śląska, zmienił historię Polski. Rzeczywiście tak ważne było powstanie Komitetu Wolnych Związków Zawodowych? Wydaje się, że tak, że tutaj prezes Szarek rzeczywiście ma rację, mówiąc, że powstanie Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach najpierw, a potem na Wybrzeżu, potem jeszcze na Pomorzu Wschodnim spowodowało takie przełamanie pewnej bariery strachu, lęku, takiego poczucia braku nadziei, jakiejś zmiany na lepsze sytuacji takiego po prostu zwykłego człowieka, zwykłego robotnika, pracownika gdzieś tam w swoim zakładzie. I rzeczywiście tutaj, chociaż jeszcze moglibyśmy wrócić tutaj do wydarzeń po czerwcu 76 roku, kiedy doszło do utworzenia Komitetu Obrony Robotników, gdzie tam też już działacze warszawscy zmieniali nazwiska w sposób legalny, starali się pomóc tym osobom represjonowanym, ich rodzinom
czy to w Radomiu, czy w Dziobrosłusie. Potem powstaje, zostaje utworzony ruch obrony praw człowieka i obywatela. Też jakoś między innymi Kazimierz Witton, później rok później animator powstania WZZ-u w Katowicach. W swoim mieszkaniu organizuje taki punkt konsultacyjny Robcio, gdzie tam może każdy przyjść, porozmawiać czy dowiedzieć się, jak może walczyć o swoje prawa w zakładzie pracy, w tych relacjach bezpośrednich gdzieś z przełożonym, z kierownictwem, z dyrekcją zakładu. I jakby to chyba najważniejsze było tutaj w działalności WZZ-u, że jakby w sposób jawny, jakby z otwartą przybicą rozpoczęto taką działalność właśnie na rzecz robotnika, a to było ważne też dlatego, że te środowiska robotnicze były największe wtedy w tamtych czasach, wielkie zakłady pracy i to ogromne i przełożyło się na ogromne zmiany w Polsce. No właśnie. Pan wspomniał o Kazimierzu Świtoniu. To jest spiritus movens całego przedsięwzięcia, spiritus movens Komitetu Polskich Związków Zawodowych. W roku 78 w jakim otoczeniu, w jakim kontekście społecznym i politycznym przyszło działać Kazimierzowi Świtoniowi? Tak jak ja. Województwo katowickie, ulubione przez Edwarda Gierka, kiedyś pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, już w latach 70. od tą dekadę przewodniczący pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii. Także u nas o wszystkim, proszę Państwa. Środowisko było, w Radiu Conchita i o Gierku, i o Gomułce.